I tutaj, w to miejsce, włożyć tą ramkę. Tutaj, w to miejsce, włożyć tą ramkę i złożyć to. Ok, ramka z jedzeniem domknięta, ramka pusta i jeszcze jedna ramka pusta. Mogą tutaj walczyć. Jak im braknie, to im przecież jeszcze dołożę. I tutaj mateczka. I niech się obwąchują. A jutro, myślę, otworzę uchwycik, pudełeczko otworzę i przegryzą sobie pokarm. Gdzie jest mój? Tutaj jest. Rzucę tam pszczółkę im tutaj do środka. Ok, i zamykamy. Przyniosę im jeszcze tutaj wody dzisiaj, żeby miały. Ok, to już koniec. Ul odkładowy mamy. Gotowy. Cztery ramki z czerwiem. Dwie ramki z pożywieniem. Jak będzie mało, to przecież dołożę w każdym momencie. Zresztą mogę nawet im włożyć tą ramkę tutaj, ale to jest czerw trutowy. Ale mogę czerw trutowy wyciąć, a włożyć im tylko tą ramkę i zobaczcie, ile tutaj mają miodu. I trochę mają tego. To tak zrobimy. Dołożę im jeszcze tą pół ramkę do środka. No, tutaj jest, widać, wygryziona pszczoła. Czyli tutaj matka obstawiła, bo są robaczki w środku. Patrzę tylko, czy tutaj nie ma jakiegoś matecznika. Nie, nie ma tu matecznika. Same ramkę na drugą stronę, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Tu też jest pięknie ramka zamknięta z czerwiem. Że tu się też młoda pszczoła wygryzie niedługo. Trochę dmuchłem, żeby trochę się rozeszły, żeby zobaczyć, jaka tam sytuacja u nich. O, tu się zobaczcie. Pszczoły się dwie wygryzają. Głowy tylko wystają. Elegancko dadzą sobie radę. No dobra. Wkładamy tą ramkę tak jak jest. Bo tu mnie tylko i wyłącznie już mateczniki interesują, czy są. Żeby je usunąć w razie czego. No jak będzie matka, to będzie super. Nie znajdę jej, no to trudno się mówi. Najważniejsze, żeby się mateczników jakichś tam ewentualnych pozbyć. Kolejna ramka. Też jest ładnie objechana. To znaczy jest czerw zakryty. A tutaj, nie, tutaj jest czerw trutowy na dole. Tu nie ma żadnego matecznika. Tu jest dobrze. Zostawiamy tą ramkę. Ale z miodem ogólnie to słabo w tym ulu. Widać, że raczej te są
nie są jakby pracowitą pszczołą miododajną. Tamten miododajny ul, tak, tamten naciaratał, ten mniej nazbierał miodu. Może taka matka mówi, my nie jesteśmy do zbierania miodu, my jesteśmy do tego, żeby se żyć i hasać. My się rodzimy i my se hasiamy i my se jemy, to my se nazbieramy. Może tak, już nie wiem. No ale ul jest. Dobra. Kolejne ramko jest zrobione. Zostały nam jeszcze tylko 3 ramki do przeglądnięcia. 3 albo aż 3. Jeden może ulasz przyglądać jedną ramkę i wie cały ul jak wygląda, a drugi będzie 20 ramek przeglądał. Tak jak ja. No ale ja nie chcę, żeby mi zwiały. Pierzga. Nie, tu nie ma miseczek. Tutaj niby jest takie przejście, ale to możemy zostawić. No dobra, tu w tej części tutaj też jest czysto. Czyli co, obracamy i sprawdzamy przeciwną stronę. No tu też jest ładnie pszczoły. Jest tutaj widać pierzga. Czyli to co jedzą pszczoły, pierzgę. No i dobra, wkładamy normalnie z powrotem. Nie widzę tutaj tej cholernicy matki. Mam nadzieję, że jest ta matka. Że się jej nie porypało. Że gdzieś bitnęła. No bo jajeczka widzieliśmy, że są. Tu też jest pierzgowa ramka. Pierzga tutaj jest pierzga. Knotki czy są tu? Tu nie widzę knotków. Tutaj też jest trochę pierzgi. Tutaj jest czysta ramka, bez premedytacji. Czy tu są knotki? Słabo.